Czy kiedy mamy cukrzycę, powinniśmy całkowicie zapomnieć o jedzeniu słodyczy? Niekoniecznie. Okazuje się, że przykładowo spożywanie czekolady może przynieść nam więcej korzyści zdrowotnych niż może nam się wydawać. W tym filmie powiemy sobie właśnie o tym, jak wpływa na nasze zdrowie czekolada oraz zawarte w niej kakao. Nie tylko w kontekście cukrzycy, ale również innych schorzeń. Bo jak możecie wiedzieć, cukrzyca to jest choroba ogólnoustrojowa, a więc dotyczy funkcjonowania całego naszego ciała. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Moi drodzy, kiedy nagrywam ten film, zostało dokładnie 5 dni do końca promocji na moją najnowszą książkę kucharską, czyli przepisy na obiady dla cukrzyków i insulinoopornych. Tylko do końca czerwca zamówicie te 30 przepisów za 34,99. Link znajdziecie w opisie mojego filmu oraz w pierwszym komentarzu pod filmem. Zapraszam i polecam. Gorzka czekolada W tym filmie, mówiąc czekolada, mam na myśli czekoladę gorzką. Ona z definicji musi zawierać co najmniej 35% suchej masy kakaowej. Taką informację o zawartości kakao znajdziemy oczywiście na opakowaniu. Często jednak spotykamy się z dużo wyższą zawartością jak 50, 70 czy 80%. Czekolady dostępne w sklepach mogą różnić się nie tylko ilością kakao, ale również innymi składnikami. Starajcie się zawsze wybierać takie o najprostszym składzie. Bardzo często spotkacie się oczywiście z dodanym do takiej czekolady cukrem, ale kiedy wybierzecie czekoladę z większą ilością kakao, no to tego cukru będzie niewiele. Porównajmy sobie dla przykładu dwie gorzkie czekolady od jednej z popularnych firm. Jedna ma 70% kakao, a w tym 43 g tłuszczu, 9,8 g białka, 32 g węglowodanów, a w tym 28 g cukru prostego na 100 g produktu. Natomiast tej samej firmy czekolada z 90% kakao ma już inny rozkład makroskładników. 44 g tłuszczu, 15 g białka i 17 g węglowodanów, a w tym 11 g cukru prostego. Co ciekawe, nie zmieniła się za bardzo kaloryczność tej czekolady. W obydwu przypadkach jest to około 550 kcal. A co zmieniło się najmocniej? Oczywiście zawartość węglowodanów złożonych i cukrów prostych. Która czekolada będzie zatem lepsza dla osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością? Oczywiście ta z większą zawartością kakao. Co zawiera czekolada? Czekolada jest źródłem wielu potrzebnych substancji. Mówi się o tym, że potrafi ona dostarczyć nam magnezu, który wpływa na działanie układu nerwowego, mięśniowego czy też sercowo-naczyniowego, żelaza, które jest głównym składnikiem hemoglobiny i uczestniczy w transporcie tlenu do komórek, potasu, który bierze udział w regulowaniu ciśnienia krwi, pracy nerek czy gospodarki wodno-elektrolitowej. Najważniejszym składnikiem gorzkiej czekolady jest kakao. I stąd też wniosek, że lepiej dla naszego zdrowia, jeżeli wybierzemy czekoladę o dużej zawartości kakao. Jeżeli zdecydujemy się na przykład na czekoladę mleczną, albo najgorzej czekoladę białą, to kakao znajdziemy tam albo wcale, albo niewielką ilość. Za to cukru będziemy mieli tam bardzo dużo. Kakao zawiera m.in. flavonoidy i polifenole. To są substancje pochodzenia roślinnego, którym przypisuje się w zasadzie Tyle prozdrowotnych funkcji, że no nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich w tym filmie. Powiedzmy tylko o tych najważniejszych w kontekście cukrzycy i jej powikłań. Mogą wykazywać właściwości przeciwzapalne, uszczelniające ściany naczyń krwionośnych, czy też ochronne względem chorób układu krążenia. Gorzka czekolada a nadciśnienie. Bardzo wiele badań poświęca się wpływowi czekolady na ciśnienie tętnicze krwi. Upatruje się w niej przede wszystkim właściwości, które to ciśnienie obniżają. W jednej z analiz dużej ilości badań wykazano, że to prawda. Spożywanie czekolady wiązało się z obniżeniem ciśnienia o ponad 3 mm słupa i rozkurczowego o 2 mm. Supartęci. Ta zależność dotyczyła jednak osób, które miały nadciśnienie, a nie osób zdrowych. Czyli jak mamy taki problem, no to spożywanie czekolady może nam pomóc, ale nie obniży nam ciśnienia, jeżeli mamy je za niskie lub w normie. A w jaki sposób czekolada i kakao obniżają ciśnienie? Naukowcy tłumaczą to kilkoma mechanizmami. Mówi się, że obecne w czekoladzie polifenole przyczyniają się do zwiększania poziomu tlenku azotu w naczyniach krwionośnych i powodują ich rozszerzanie, no i w wyniku tego obniża się ciśnienie. Spożywanie czekolady przyczynia się też, według niektórych badań, do zmniejszenia sztywności naczyń krwionośnych. Kolejny mechanizm, którym tłumaczy się te właściwości, to hamowanie działania niektórych enzymów, które przyczyniają się do obkurczania naczyń krwionośnych. To działanie jest podobne do leków stosowanych przy leczeniu nadciśnienia. Oczywiście czekolada ich nie zastąpi, ale być może jest w stanie nieco wspomóc terapię. Gorzka czekolada, a poziom cukru i cukrzyca. Jeżeli chodzi o samą cukrzycę, to przeprowadzono wiele ciekawych badań i analiz właśnie pod tym kątem. W jednym badaniu przeprowadzonym akurat na szczurach wykazano, że polifenole zawarte w kakao mogą nieco hamować wchłanianie glukozy z jelita, ograniczając tym samym poziom cukru po jedzeniu. W innym badaniu substancje zawarte w czekoladzie zwiększały wydzielanie insuliny i w pewnym stopniu regenerowały komórki beta wysp trzustkowych, które odpowiadają za produkcję insuliny i których zanik jest przyczyną cukrzycy typu pierwszego. W badaniach na zwierzętach wykazano też, że kakao ma właściwości zmniejszające ilość stanów zapalnych, a one natomiast powodują obniżanie wrażliwości na insulinę. Ale podkreślam jeszcze raz, że były to badania na szczurach. To, co udało się natomiast udowodnić już w badaniach na ludziach, to m.in. to, że kakao może wpływać na poprawę wrażliwości na insulinę oraz to, że spożywanie czekolady w odpowiedniej ilości może przyczynić się do mniejszego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Przeprowadzono też badanie, w którym czekoladę specjalnie wzbogacano o polifenole, tak żeby sprawdzić konkretnie ich wpływ na poziom cukru. No i tutaj wykazano, że mogą one obniżać poziom cukru na czczo, jednak no, nie są to badania na zwykłej czekoladzie, takiej wiecie, dostępnej w sklepach. Gorzka czekolada, a miażdżyca. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek typie cukrzycy, to nie możemy pomijać tematu nadciśnienia, które omawiałem już wcześniej, a także tematu cholesterolu, no i związanej z nim miażdżycy. Okazuje się, że i tutaj czekolada może dać nam pewne korzyści. W wielu badaniach wykazano, że spożywanie gorzkiej czekolady może skutecznie obniżyć stężenie cholesterolu całkowitego, a także frakcji LDL, czyli tzw. złego cholesterolu. Nie obserwowano natomiast istotnych zmian, jeśli chodzi o poziom tzw. dobrego cholesterolu oraz trójglicerydów. Są też badania, które dość jasno pokazują, że jedzenie czekolady może zmniejszać ryzyko wystąpienia miażdżycy. Wiąże się to dokładnie z redukcją zwapnienia naczyń krwionośnych. Zwapnienie, o którym mowa, to jest jeden z takich etapów rozwoju miażdżycy. Ile czekolady jeść? To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, ile czekolady jeść, żeby przyniosło nam to korzyści zdrowotne. Nie jesteśmy oczywiście w stanie określić jednej konkretnej ilości czekolady dobrej dla każdego z nas. Mamy różne organizmy, różne zapotrzebowanie w kalorie itd. Jednak w większości badań, o których Wam dzisiaj mówiłem, ilość przyjmowanej czekolady wahała się w okolicach 4-5 kostek czekolady na dobę. Jedna kostka waży około 5 g, więc łącznie jest to około 25-30 g czekolady. Patrząc na to przez pryzmat przyjmowanych kalorii, to jest to mniej więcej 150-160 kcal. Czy to dużo? No to już zależy od reszty waszej diety. Czy warto jeść czekoladę? No jak pokazują badania i obserwacje, tak. Czy to jest cudowny lek na wszystko? Na pewno nie. Jest to pewien dodatek zaliczany przez niektórych do kategorii superżywności. Słusznie, przez wyjątkową zawartość choćby polifenoli jej spożywanie może przynieść nam wiele korzyści. Jednak problem z jedzeniem gorzkiej czekolady jest taki, że na tej samej półce w sklepie naszą uwagę częściej przykuwa, nie wiem, czekolada z karmelem, ciastkami czy owocami. To już nie jest czekolada, którą ja wam polecam. Tam z 50-70% całego produktu będzie stanowił cukier prosty. No i takich produktów ja na pewno nie będę wam polecał włączać na stałe do diety. Niedawno nagrałem film o zakazanych produktach przy cukrzycy. Możecie sobie zobaczyć jakie jest moje zdanie na ten temat. Link pojawi wam się tutaj. Ja zawsze powtarzam, że aby nasza dieta była zbilansowana, muszą znaleźć się w niej zarówno Węglowodany złożone, jak i białka, i tłuszcze dobrej jakości. Czekolada jest niewątpliwie źródłem tłuszczu roślinnego. Czy dobrym? Wychodzi na to, że tak, no bo poza samym tłuszczem dostarczamy wielu cennych składników, więc nie są to tylko puste kalorie, jak choćby w zwykłej mlecznej czekoladzie. I wracając do pytania z początku tego filmu: czy mając problem z insuliną i poziomem cukru, musimy zapomnieć o słodyczach? Nie, nie musimy. Miejmy jednak świadomość, że nie muszą to być słodycze z dużą ilością cukru. Gorzka czekolada też jest słodyczem. Jeśli macie jeszcze problem z jej smakiem, to polecam wam spróbować najpierw zjeść 50%, potem 70% i dopiero potem spróbować takiej 80-90%. Gwarantuję wam, że to produkt, który może smakować, no i zmniejszać nam ochotę na takie zwykłe słodycze. Moi drodzy, podzielcie się w komentarzach swoim stosunkiem do gorzkiej czekolady. Jecie ją regularnie czy raczej nie? A może jednak mimo wszystko częściej wybieracie czekolady słodkie? Dajcie znać. A jeżeli podobał Wam się ten film, no to oczywiście możecie zostawić pod nim łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów, cześć!